Fortnite jest na tyle popularną grą, że chyba każda młoda osoba chociaż raz w życiu w nią zagrała. Lecz niektóre dzieciaki tak mocno wkręcają się w grę, że robią przez nią rzeczy, których potem mogą naprawdę żałować. Dlatego zapraszam was do oglądania i wzięcia udziału w konkursie na 1000 fałdolców. Wystarczy, że zostawisz subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę, napiszesz w komentarzu sub zostawiony i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Instastory pojawią się wyniki. Link macie w opisie, a my jedziemy z tym śledziem. Uwaga, ten film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Ma on na celu ukazanie niewłaściwego odbioru gier komputerowych przez ludzi. Gry mają zapewniać nam zabawę i nie powinniśmy brać przykładu z przedstawionych osób. Film nie ma na celu promowania przemocy i wyśmiewania przedstawionych osób. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Czasami zwykła gra w Fortnite kończy się naprawdę dziwnie. Dzieciak, który za moment ukaże się na waszych ekranach, postanowił poćwiczyć zapasy z misiem. A wiecie dlaczego oberwało się temu biednemu pluszakowi? Bo ten chłopak nie mógł wytrzymać, że ktoś zabił go w Fortnite. Ale zobaczcie, jakie on wyprowadza profesjonalne ciosy. Niech on jedzie na jakieś zawody lepiej, bo marnuje się tylko chłopak przed tą konsolą. Nie wiem, jakiś tajski boks albo MMA? A teraz, już bez żartów, to zostawcie znicz w komentarzach dla tego biednego misia, albowiem oberwało mu się niesłusznie. Pod numerem drugim mamy prawdziwego kaskadera. Myślę, że nadawałby się do tego zawodu. Ten chłopiec również denerwował się, że przegrał gierkę w Fortnite. Postanowił więc założyć kask, bo wiecie, bezpieczeństwo i przepisy BHP są najważniejsze, i przejść do destrukcji pudełek. Całe szczęście, że są to puste pudełka, nie kartony pełne padów lub telewizorów. Niemniej jednak zachowanie nie jest normalne, a tym bardziej nie powinien rzucać takich rzeczy do internetu, bo to zostanie już tutaj na zawsze, a nie wiem, czy w przyszłości nie będzie się tego wstydził. Rozwalania, ciąg dalszy. Tym razem padło na klawiaturę. Chyba nie muszę wam mówić, co było powodem tego rage'u. Oczywiście to wszystko przez to, że nie zajął pierwszego miejsca w Fortnite. Jednak warto nauczyć się panować nad swoimi nerwami. Nie wiem, czy jego rodzice będą zadowoleni, gdy dowiedzą się, że ich ukochany synek zniszczył klawiaturę. Przecież na 100% będzie prosił, aby kupili mu nową, bo przecież musi nalegać Fortnite, a teraz nie ma jak. Te dzieci naprawdę mnie czasami przerażają. A czy ty zostawiłeś już suba? Jeżeli nie, to szybko go zostaw, bo lecimy po 320 tysięcy. Interesujecie się streetwearem? Wiecie, Supreme i te sprawy. To teraz zobaczcie najlepszy przykład fejkowej bluzy Suprema. Dodatkowo zobaczycie także, a jakżeby inaczej, rozwalonego pada. Zrobił to ze złości kompletnie przypadkowo i potem próbował naprawić, ale co się stało, to się nie odstanie. Kolejny padł, odszedł od nas śmiercią tragiczną. Już nic nie da się zrobić. A czy wam zdarzyło się coś rozwalić przez to, że przegraliście w Fortnite? Dajcie znać w komentarzu. I kończymy ten odcinek dzieciakiem, który popisał się naprawdę niezłą siłą. Jak już wam cały czas pokazuję, no niektórzy po prostu nie potrafią przegrywać z godnością, ale ten chłopiec taką się zaczął rozwalać swojego pada, że nie mam pytań.
kamerzysta ciśnie z niego bekę, ciekawe czy jest z worku, a ten zaczyna jeszcze deptać ten biedny kontroler. Ech, no po prostu, to jest głupie. Ale ty bądź mądrzejszy i pamiętaj o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś zaobserwował mnie na Instagramie i obejrzał moje poprzednie filmy. Miłego dnia, dzięki za oglądanie, cześć! Te demony są przy tobie i ich nie oszukasz. Spadniesz na dno albo będziesz góry szukał.